Witajcie. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam krótką aktualizację z kopułki, co się tutaj dzieje, jakie prace, jak to dziś wygląda. Długo nie było, więc tej aktualizacji, więc dzisiaj mówię, postanowiłem coś Wam pokazać, nagrać. I przy okazji pokażę dla kogoś, kto nie wie, a nie ma kompletnie doświadczenia, tak jak ja, bo ja też nie mam doświadczenia, a jednak udaje się to zrobić, jak zrobić łuk, który za chwileczkę Wam pokażę. Także zapraszam Was do oglądania. Tutaj została już ostateczna warstwa położona cementu, betonu, nie wiem, tynku, zwał jak chciał, wodoodpornego. Pokażę Wam zaraz, jak zrobić taki tynk za śmieszne pieniądze. To też pewnie Wam się przyda. I kolejna sprawa, którą tutaj chcę zrobić, tak jak widzicie, te drzwi, oczywiście tych drzwi nie będzie, bo to są takie na razie, jakie są, prawda? Ale jak leci woda, jak pada deszcz, no to plan jest taki, żeby na te drzwi nie leciała woda, także postanowiłem wymurować sobie taki, nazwijmy to, wiatrołap, taką ochronę przed deszczem. Oczywiście też będzie to wszystko ładnie zaokrąglone, tak? Tutaj sobie robię łuk. Tak jak widzicie, powoli, powoli, każdego dnia po dwa, po trzy, może nawet uda mi się dzisiaj po cztery bloczki położyć, prawda, bo to trzeba poczekać, to żeby wyschło, żeby zaschło. Pokażę Wam za moment, jak zrobić taki łuk, nie mając kompletnie żadnego doświadczenia, żadnych tam wiedzy, to nie jest wcale jakieś skomplikowane. Pokażę Wam, jak ja to robię. I kolejna sprawa, która tutaj jest, to chyba tego nie pokazywałem Wam na żadnym filmie, bo to też jest nowe. Przez całą zimę zrobiłem tutaj drzwi. W kolejnym filmie Wam pokażę, jak one wyglądają, bo są zamknięte. Nie mam teraz kiedy i jak je otworzyć, bo trochę czasu nie mam, bo jestem cały czas w pracy. Krótką pauzę sobie zrobiłem. No i tak, tutaj są takie, oto świeci, prawda? Tam jest sól w środku, cegła solna. To jest podświetlane. Ale jak będzie wszystko zrobione i wykończone, to Wam pokażę już taką aktualizację, już zrobię dla Was fajną taką, jak już będzie wszystko zrobione. Styropian z odzysku, z odpadków, gdzie jakaś, prawda, była dziurka, zapiankowałem i tutaj przyjdzie jeszcze deska elewacyjna, półbal, bo już mam wszystko ładnie przygotowane, tylko czekam, aż wymuruję właśnie tutaj ten łuk. Ściągnę tą blachę, bo ta blacha była tylko i wyłącznie na zimę, na jesień, na wodę, żeby mi ta woda nie leciała tam do środka. Jak będzie ten łuk zrobiony, to już będę miał super elegancko wszystko zrobione. No i zobaczcie teraz tutaj. Ja włożyłem właśnie bloczek jeden i chcę Wam pokazać, czego trzeba się utrzymać, aby ten łuk wyszedł w miarę równo, tak? Tu jest taki przykład teraz. O co chodzi? Jak macie poziomicę, to nie możecie tej poziomicy położyć tak, ani tak, ani tak. Musi być równo z rantem, jak jest bloczek. Równiusieńko z rantem. I tutaj się okazuje, że jest lekko, lekko krzywo. Czyli ten klin, ja podniosę za chwileczkę bloczek, muszę mieć dwie ręce, więc telefon będę musiał odłożyć. Lekko bloczek podnieść. Wsunąć lekko tego klina, tak aby na poziomicy nam się pięknie wyrównało i wtedy wiecie, że jest poziom. No i dobra, bloczek jest poprawiony. Ja sobie ustawiam równo z rantem i można by powiedzieć, że jest w miarę równo. Oczywiście tutaj będą takie szpary. Ja te szpary wypełniam też tym klejem. Ja wiem, że to jest klej na cienką warstwę, spoinę, ale ja zrobiłem tak kopułkę i stoi, nie pęka. Jeszcze raz Wam mówię, to jest tak mocna zaprawa, mocny klej, że bloczek szybciej pęknie jak ta spoina. Także ja się nie bawię w jakieś betony, cementy. Robię to po prostu tutaj na tej zaprawie, na tym kleju. Znaczy tu tylko jak wypełniam sobie tutaj tą szczelinę, no to mam wodoodporny cement i zalewam sobie już cementem.
Ja wykonałem z odpadków też, to jest poliwęglan, który mi został po szkle, po szybie, po tych oknach znaczy. I teraz zobaczcie to. Ja zrobiłem coś takiego na wzór takiego małego akwarium. Tutaj pod spodem jest troszeczkę bloczka. Wiadomo, że bloczek chłonie wodę jak gąbka i on potrafi, jak pada deszcz, przesiąknąć, po prostu będzie wam kapać, że tak powiem, na głowę. Tu jest, wiadomo, silikon, tak, żeby mi to woda nie przelatywała. I na ten bloczek jest położona taka, ja wiem, na palec, tak jak widzicie, cienka warstwa tego cementu wodoodpornego. I za chwileczkę pokażę wam, co ja użyłem, w jakich ilościach, proporcjach, i powiem wam, to jest mega sprawa, bo jak napuszczam wodę, to ta woda stoi i stoi i stoi, nic nie przecieka, absolutnie żadna, nawet kropelka nie przeciekła, i bloczek jest pod spodem suchy. I pokażę wam za moment, czego ja używam. Kosztuje to 40 zł może, 5 litrów i wystarczy wam na ho, ho, ho i jeszcze trochę. Ja używam czegoś takiego. Myślałem, że to jest lipa, bo aż nie chciało mi się uwierzyć. No to wykonałem test. Ten test, który widzieliście przed chwileczką z tym akwarium, prawda, nazwijmy to. I ja używam sobie tego, a stosuje się to w bardzo prosty sposób, a mianowicie, tu tak wam pokażę, może będziecie chcieli poczytać, na cały taki worek 25-kilowy używacie tego 250 ml. Wlewacie to do wody zarobowej, mieszacie to porządnie i nie ma takiej możliwości, aby to wam przepuściło jakąkolwiek kroplę wody. I tyle na dziś, drodzy państwo. Ja biorę się dalej do pracy. W środku wam nie pokazuję, bo zmian nie ma żadnych w tej chwili. Tak więc do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.